Dobry wieczór Państwu, miło Państwa widzieć w poniedziałek, w ostatni dzień stycznia. Czy Wy też macie nadzieję, że lada moment skończy się zima i że przyjdzie taki dzień, kiedy będziecie się budzić i nie będzie wichury za oknem, nie będzie śnieżycy za oknem, tylko będzie piękne słońce i ćwierkające ptaki? To ja taką nadzieję mam. Agata się melduje, Ania, Magda, Jagoda. Jagoda pyta w związku z tematem, jednym z tematów dzisiejszych, czy się zastanawia się, czy w ogóle ktoś przyjdzie na jej pogrzeb. Jagoda, dzielimy te pytania, wiesz, o tym, ale w sumie co to za różnica? Jan, Tadeusz, żyjemy w ciekawych czasach, trudno powiedzieć dobry wieczór. Puty życia, puty nadziei, tak mówią. Dwie Marty się witają. Maria, Barbara przypomina o łapkach w górę. Słusznie. Dawid, Kamila, Inverness i już potem z Facebooka Magda, Ania, Aleksandra, Barbara. No właśnie, pogrzeb już nas nie będzie interesował, ale nie spalcie całej puenty, błagam. Szymon, Paweł, Urszula, Michał, Anna, Marek, Agnieszka. Dobrze Was wszystkich widzieć. Przypominam o łapkach, lajkach, udostępnieniach. O Patronajcie, to, że jeszcze przypomnę na koniec, komu jakość na Facebooku nie odpowiada, może się przenieść na YouTube'a, stamtąd też komentarze widzę, czytam i podrzucam na ekran. Rozkład jazdy na dziś, proszę Państwa, a jeszcze raport o stanie zdrowia kota, opanowałam do perfekcji robienie opatrunków na ogonie, kot też opanował do perfekcji spokój podczas robienia opatrunku na ogonie, więc jest nieźle. Gorzej mu idzie z przyjmowaniem antybiotyków w zastrzykach, ale zostały tylko dwa, więc też jest nadzieja. Rozkład jazdy na dziś. Ofiary pedofilii składają broń. Chwilę o tym. O tym, jak wygląda sytuacja uchodźców w Polsce. A potem przejdziemy, proszę Państwa, do ankiet synodalnych. Sprawdzimy, którą woleliby Państwo wypełnić. Taki mały teścik. Będzie o aplikacji do apostazji, też taki mały teścik, który ja sama zrobiłam, tak proszę Państwa, ściągnęłam tę aplikację. No i na końcu pytanie o to, jak będzie wyglądał Twój pogrzeb. To jest program Reportaż z Wycinków Świata, Monika Białkowska, zapraszam serdecznie. Fufu, dziękuję za wszystkie tutaj życzenia zdrowia, nie wiem, czy to kota też dotyczy, w każdym razie ja dziękuję za życzenia cierpliwości, bo to się na pewno przydaje. Było dzisiaj trochę takich, wiecie, jak szukałam tematów do programu, to było takich dużo drobiazgów, aż nie wiedziałam, jak to poukładać, no i uznałam, że zaczniemy od tego, że należy trzymać jednak rękę na pulsie tych spraw dotyczących nadużyć seksualnych w Kościele. Dzieje się w tym temacie kilka rzeczy, na trzy z nich chciałam zwrócić Państwa uwagę. Rzecz pierwsza, patrzę, gdzie jest Melania, już chcesz wyjść? Byłoby wygodnie, gdybyś wyszła od razu. Nie, jeszcze nie chcesz. Rzecz pierwsza to jest to, że Dominikanie podpisali ugody. Wspominałam ostatnio, że u Dominikanów trwa kapituła, ona będzie trwała do 19 lutego z tego, co czytałam. Wybrano już nowego prowincjała, poczekamy, aż ta kapituła się skończy, ale ugody są takim pewnym zamknięciem, które się dokonało jeszcze przed kapitułą, jeszcze za ustępującego prowincjała. Te ugody podpisał ojciec Paweł Kozacki z osobami pokrzywdzonymi przez ojca Pawła M., tego byłego duszpasterza akademickiego z Wrocławia. Ugody dotyczą zadośćuczynienia finansowego. Kwoty nie są tutaj ujawnione. No i z tego, co wynika z doniesień medialnych, bo mnie tam oczywiście nie było, wynika, że zostały one podpisane po rozmowach. I same te rozmowy i samo wysłuchanie ich było bardzo ważne dla osób pokrzywdzonych. Może właśnie to wysłuchanie było najważniejsze tam. To, że nie były to tylko negocjacje prowadzone przez prawników anonimowo, ale słuchanie pokrzywdzonych. Niektórzy oczywiście zwracają uwagę, że była tam presja czasu, że takie dążenie do tego, żeby to jednak zamknąć przed kapitułą sprawiło, że się tam mocno skupiono na pieniądzach, a nie o pieniądze tylko chodzi. Osobom skrzywdzonym zależało również na zadośćuczynieniu pozafinansowym. Czyli mówiły tutaj o zmianie wewnętrznych procedur zakonnych, o działaniach formacyjnych, które trzeba podjąć, o opracowaniu całego systemu zgłaszania nadużyć, o wdrożeniu rekomendacji, które się pojawiły w raporcie tej eksperckiej komisji.
O ustalenie wreszcie, kto personalnie odpowiadał i dopuścił tutaj zaniedbania, za zaniechania w tej sprawie, Dominikanie obiecują, że się tym zajmą, że się zajmą tym między innymi na kapitule, no bo takie rozwiązania siłą rzeczy wymagają więcej czasu niż jednego czy dwóch spotkań. No i to jest ta jedna odsłona sprawy pod tytułem jak Kościół w Polsce radzi sobie z nadużyciami seksualnymi. Druga odsłona, czy taka część odsłony tej sprawy, to jest powracająca jednak nieustannie kwestia współpracy Kościoła z Państwową Komisją. Tutaj nadal trwa nieustanna wymiana oświadczeń. Tym razem Państwowa Komisja oświadcza, że widzi formy, możliwe formy współpracy z Kościołem, sygnalizuje taką potrzebę zwołania Komisji Wspólnej, Komisji Państwa i Kościoła, żeby wspólnie najpierw wypracować zasady takie ostateczne dostępu do dokumentacji z postępowań kanonicznych. I komisja pisze tak, że niezależnie od stanowiska Watykanu, Konferencja Episkopatu Polski, podobnie jak jej odpowiedniczki we Francji i w Portugalii, ma pełne prawo oraz wszelkie możliwości powołania niezależnej komisji do zbadania skali wykorzystywania seksualnego dzieci w środowisku kościelnym. Oczywiście, że Kościół w Polsce ma prawo taką niezależną komisję powołać. Analogicznie jak zrobili to sami Dominikanie, z jakiegoś powodu tego nie robi. Ale dla mnie no jednak ważne jest to domaganie się komisji wspólnej i to ustalenie wreszcie tych zasad między sobą, między panami, komisjami, między ludźmi, którym zależy na ujawnieniu tych spraw. Ja nie wiem, mam takie wrażenie, że trzeba zamknąć panów pod kluczem, dosłownie jak na konklawę i nie wypuszczać, dopóki się nie dogadają. Bo te wymiany oświadczeń, bo te publiczne wymiany oświadczeń, one przynoszą nadal tylko i wyłącznie zgorszenie, a przy okazji mam wrażenie, że obie strony no, okopują się coraz bardziej na swoich stanowiskach, że się tutaj nic nie zmienia i że wcale nie idziemy w kierunku porozumienia. Dalej komisja pisze, auć, prawda, że zarzuty prymasa są niezgodne z rzeczywistością, że okej, przy wyjaśnianiu spraw przedawnionych komisja będzie się zwracać drogą dyplomatyczną do Watykanu, ale na przykład, kiedy chciała jeszcze raz samodzielnie przeanalizować te dane statystyczne zebrane przez Kościół, no to dostała tylko te upublicznione dane statystyczne i kwestionariusz, że od września nie dostała żadnej odpowiedzi w sprawie powołania Komisji Wspólnej Kanonistów z Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego i przedstawicieli Państwowej Komisji, żeby te dokumenty spraw kanonicznych jeszcze raz przeanalizować z danymi zanonimizowanymi, czyli żeby niekoniecznie musi mieć dostęp do danych personalnych. Pewnie czekamy na kolejne oświadczenie. Wiecie, i tak się zastanawiałam, czego mi brakuje po stronie Kościoła. Dlatego, że ja jestem Kościołem i mam tutaj prawo mieć jakieś oczekiwania. Nie brakuje mi na pewno dobrej woli, bo w tę dobrą wolę w przypadku delegata KEP, w przypadku jego biura naprawdę wierzę. Brakuje mi takiego odważnego zdecydowania, wiecie, takiego zdeterminowania, takiego powiedzenia, że kurka, dość tego cackania się, dość chodzenia grzecznymi dróżkami dookoła, naprawdę czas to wreszcie uporządkować, rozwiązać, chociażby nie wiadomo jak bolało, dość. Załatwmy to i zacznijmy wreszcie żyć swoim życiem. I takiej odważnej, jednoznacznej determinacji, że zróbmy to tu i teraz i już nie ciągnijmy tego w nieskończoność i nie bawmy się wiecznie w te dokumenty, tego mi trochę brakuje. Tym bardziej, że no właśnie, ludzie tracą cierpliwość, ludzie tracą siły i trudno się ludziom dziwić, tak? Dzisiaj otrzymaliśmy informację, że Barbara Borowiecka, to jest ta pani, która jako dziecko była molestowana przez księdza Henryka Jankowskiego, wycofała swój pozew przeciwko archidiecezji gdańskiej. Łukasz pisze, że nie wie, gdzie widzę dobrą wolę. Ja mówię, że wierzę w dobrą wolę z tego, co znam prymasa i znam jego biuro. Po prostu, to jest moja wiara.
Pani Barbara Borowiecka wycofała swój pozew przeciwko archidiecezji gdańskiej. Ten pozew dotyczył przeprosin. Ona chciała być przeproszona za krzywdy wyrządzone przez księdza Jankowskiego i za to, jak została przez Kościół potraktowana po tym, jak te krzywdy ujawniła. Łatwo się domyślać, że posypią się zaraz głosy, że się wycofuje, że widać, że wszystko zmyśliła. I z panią Barbarą Borowiecką właśnie między innymi o tym rozmawiał Zbigniew Nosowski z więzi. Nie wiem skąd tak się próbuje wczytać. Maria pyta, kto to taki ten świecki ksiądz. Nie wiem skąd się wziął ten komentarz, słuchajcie, o świeckim księdzu mówimy o zwykłym księdzu w odróżnieniu od księży zakonnych. Zwykli księża diecezjalni to są tak zwani świeccy księża. Pani Barbara mówi w tym wywiadzie, że jest już psychicznie zmęczona walką z kościelnymi wiatrakami. Mówi, że ma dość zmagań z taką instytucją, która jest niewrażliwa na ludzką krzywdę. Mówi, że nie jest młoda, że mieszka w Australii, że przez COVID trudno jest wyjechać, że takie sprawy trudno jest prowadzić na odległość. A w kościele w Gdańsku jej zdaniem nic się nie zmienia. Zmienił się arcybiskup, ale nie zmieniła się, tu jest jej słowo, ani bufonada, ani praktyka wobec skrzywdzonych. Pani Barbara chciała walczyć o to zwykłe ludzkie przepraszam. Od początku mówiła, że jeżeli dostanie zadośćuczynienie finansowe, to ono będzie w całości przekazane na kolonie dla dzieci z ubogich rodzin. Prosiła przez pełnomocniczkę ponoć, jak mówi, o rozmowę z arcybiskupem Wojdą, metropolitą gdańskim. Chociażby o rozmowę na odległość, no w dzisiejszych czasach to nie jest jakiś wielki problem. I mówi, gdybym usłyszała od arcybiskupa przeprosiny i życzliwe pytanie, co możemy dla pani zrobić, to by mi wystarczyło. Byłby koniec sprawy. Ale proszę państwa, nic z tego. I kiedy pada pytanie o to, czy zmiana arcybiskupa w Gdańsku nic nie zmieniła, pani Barbara odpowiada, że z jej perspektywy nie. Jako osoba pokrzywdzona, mówi pani Barbara, nie spotkałam się z życzliwością czy choćby szacunkiem ze strony przedstawicieli archidiecezji gdańskiej. Wręcz przeciwnie, z podejrzeniami i upokorzeniami. A ja liczyłam na to, że moje wystąpienie może pomóc władzom kościelnym wyjść z twarzą z sytuacji i wobec mnie, i wobec prawdy historycznej. Z tej okazji nie skorzystano. Wycofuję więc pozew sądowy, bo aspekt prawny był dla mnie zawsze wtórny wobec płaszczyzny moralnej. Jeśli arcybiskup metropolita gdański chciałby mi jeszcze coś powiedzieć, to wie, jak mnie znaleźć. Wiecie, to jest kolejny stracony człowiek. Kolejny zraniony człowiek, powtórnie, potrójnie, poczwórnie zraniony. Człowiek, który odszedł zgorszony, zlekceważony, odrzucony. Kto wie, ilu pójdzie jeszcze za nim. Kolejni. I dlatego mówię, że brakuje mi tego zdecydowania. Brakuje mi takiego uderzenia pięścią w stół i powiedzenia, panowie, ogarnijmy się, naprawdę już dość. Brakuje mi takiej świadomości, słuchajcie, że my nie jesteśmy w biurze, my nie jesteśmy w urzędzie, gdzie dopóki krążą papiery, to można mówić, że sprawa cały czas jest załatwiana, gdzie można prowadzić dyplomatyczne rozmowy, które mogą trwać i trwać, bo nikomu nie dzieje się krzywda, no ktoś sobie najwyżej poczeka, a przecież coś robimy. Nie, my w tej chwili jesteśmy, mam wrażenie, na tonącym okręcie. Tutaj nie ma czasu na czekanie, na wysyłanie oświadczeń, na czekanie kolejne kilka miesięcy, na odpowiedź i na wysłanie kolejnej odpowiedzi. Tutaj naprawdę trzeba już dzisiaj działać szybko i odważnie i trzeba działać no jednak nowatorsko, tak? Znaczy działać wbrew tym schematom, do których jesteśmy przyzwyczajeni, bo działanie zgodne ze schematami, działanie zgodne z tym, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, doprowadziło nas dokładnie do tego miejsca, w którym jesteśmy. A jeżeli będziemy powtarzać dokładnie te same ruchy, no to nie wyjdzie nam inny efekt, nie wyjdzie nam inny wynik, tak? To jest prawda stara jak świat. Jeżeli chcemy innego efektu, to musimy zmienić sposób działania. I tak to niestety wyglądać.
wygląda. Idziemy do tematu uchodźców. Łukasz mówi, jak to mówią, kościelne młyny mielą powoli. No właśnie to nas w tej chwili już zaczyna gubić. One sobie mogą potem wrócić do powolnego mielenia, kiedy załatwimy tę sprawę. W tej chwili sobie nie możemy na takie mielenie powoli pozwolić. Idziemy. Dalej idziemy do uchodźców. Wygląda to tak. Zajrzyjmy do ośrodka dla uchodźców, ośrodka zamkniętego w Wędrzynie, ośrodek dla mężczyzn stworzony na poligonie, proszę Państwa. Wspominałam już o tym jakiś czas temu, w miejscu, gdzie słychać strzały, co samo w sobie dla osób, które często uciekają jednak z terenu wojny, jest traumatyczne. Podobnie traumatycznie działa to, że ośrodek jest otoczony drutami na przykład. Mieszka w ośrodku 600 mężczyzn w 20-osobowych salach. Jak wiadomo, zero intymności, zero prywatności. Czasem to są 2 metry kwadratowe na osobę, a czasem mniej. I teraz uwaga, dla porównania. W więzieniach w Polsce, z tego co wyczytałam, jeżeli ktoś się zna lepiej, może podpowiedzieć, w więzieniach w Polsce się mówi o minimum 3 metrów kwadratowych na osobę. Ale Europejski Komitet Zapobiegania Torturom alarmuje, że te 3 metry kwadratowe to jest za mało. Domaga się minimum 4 metrów kwadratowych. W więzieniach Grecji, Hiszpanii czy Holandii więźniowie mają minimum 10 metrów kwadratowych na osobę. I zanim ktoś się będzie burzył, że to jest luksus, to ja przypomnę, słuchajcie, że ten luksus jest niekoniecznie dla dobra więźniów, on jest też dla naszego dobra, bo ci ludzie z więzienia jednak wychodzą kiedyś. I my naprawdę nie potrzebujemy jako społeczeństwo, żeby oni wychodzili stamtąd z wysokim poziomem agresji, jaka się w tak ograniczonej przestrzeni jednak siłą rzeczy będzie pojawiała. W każdym razie, bo zbłądziłam w temat więzień, więzienia zapewniają w Polsce 3 metry kwadratowe na osobę dla osób, które popełniły przestępstwa i ponoszą karę, a ośrodki dla osób, które przestępstwa nie popełniły, które przyszły prosić nas o pomoc, uciekając przed prześladowaniami, tak przynajmniej zakładamy, przyjmując ich w tych ośrodkach, mamy dla nich po 2 metry kwadratowe. Do tego mają ograniczony kontakt z prawnikami, nie wiedzą, jak długo będą musieli tam przebywać, nie wiedzą, dlaczego są zamknięci za kratami. Są w obcych krajach, nie znają języka, mamy więc frustrację, mamy bunt, mamy strajki głodowe i mamy agresję, która jest skierowana przeciwko Polsce. Jednym słowem, proszę Państwa, karmimy sobie ekstremistów przyszłych. To jest tak jak, przepraszam za zwierzęce porównanie, tak jak wsadzić psa do klatki, głodzić go, drażnić kijem, a jak on wyjdzie i nas ugryzie, to powiemy, że zły pies i że słusznie go w klatce trzymaliśmy, tak? A to my sprawiliśmy, że on stał się zły. I oczywiste, że ludzie to nie są psy, ale w każdym żywym stworzeniu doprowadzonym do ostateczności będzie się rodziła agresja. Do tego dołóżmy sobie, że w ośrodku nie ma dostatecznej pomocy medycznej, nie ma dostatecznej pomocy psychologicznej dla ludzi, którzy czasem mają za sobą tortury, a my zamiast budować nowe ośrodki, albo no okej, bo budowa nowego ośrodka trwa, tak? Zamiast przystosować puste budynki, adaptować je na nowe ośrodki, ja mogę podać przykłady pustych budynków, w każdej diecezji jest taki jeden, dać ludziom pracę przy okazji, dać uchodźcom dobre warunki, wolimy wywalać miliony złotych na mur, tak? Oprócz muru budujemy poczucie obojętności i takie poczucie w nas, że nic się nie da zrobić. A w uchodźcach budujemy poczucie upokorzenia i budujemy gniew. I to jedno i drugie. I to budowane w nas, no nic się nie da zrobić. I ten gniew obróci się kiedyś przeciwko nam. Są oczywiście dobre świadectwa i o tym chciałam powiedzieć. Czytam na grupach post ludzi, którzy mają kontakty w ośrodkach. Zbierają ubrania, jedzenie, książki, zabawki dla dzieci, aparaty telefoniczne, bo to jest ważne. Czytam na grupach post ludzi, którzy pomagają uchodźcom urządzić się już w Polsce. Szukają mieszkań, szukają mebli. To działa. To ratuje konkretne życia i dlatego jest bardzo ważne. Ale to jest, proszę Państwa, partyzantka. I po raz kolejny w naszej historii wychodzi na to, że no, nasz honor ratuje partyzantka. A główny nurt, się obawiam, że on może być gdzie indziej. Mam nadzieję, że nie, ale
Ale właśnie obawiam się, że z tego głównego nurtu karmione są takie demony, jakie dochodzą do głosu na przykład w Gdyni. Tam pani Julia prowadziła ormiańską restaurację. Pani Julia jest prawniczką, przyjechała do Polski z Kazachstanu. W Polsce już odkryła, że jej pradziadek był Polakiem, że był bogatym Polakiem, który potem wyjechał do Kazachstanu i tam się ożenił. Otworzyła w Gdyni restaurację, bo się w Gdyni zakochała. Czemu się zresztą zupełnie nie dziwię, ja tę miłość do Gdyni, jak wiecie, podzielam. Miała na początek 3 garnki i 12 zestawów sztućców i restauracja odniosła sukces. Czemu się również nie dziwię, bo ormiańska kuchnia jest świetna, tak? No ale znaleźli się życzliwi ludzie. Trudno powiedzieć, jakie tam były podstawy, czy to była po prostu konkurencja, czy to było na takim podłożu właśnie rasistowskim, ale najpierw donosy do urzędów, zastraszanie, grożenie mafią, potem okna i drzwi pomalowane białą farbą, potem wybite szyby w oknach, potem drzwi zniszczone pianką montażową, potem z pracy zrezygnował zastraszony kucharz. Właścicielka podejrzewa, że może stać za tym kelnerka, na nagraniach są jacyś mężczyźni, ale zamaskowani. Kilka dni temu w rozmowie z gazetą mówiła, że się nie podda, ale dzisiaj już nie bardzo mogłam tę restaurację zlokalizować, więc nie wiem, czy się poddała, czy nie. I tak sobie pomyślałam, wiecie, że skoro jest tutaj taka fajna ekipa ludzi, to może w małych miastach będzie trudniej, ale w tych ciut większych pewnie nie. Słuchajcie, idźmy w sobotę czy w niedzielę na obiad do restauracji, która jest prowadzona przez obcokrajowca, co? To nie jest tak, żeby nie wspierać swoich, absolutnie nie, swoich też trzeba wspierać, ale skoro wszyscy musimy sobie dzisiaj nawzajem pomagać, to chyba dobrze by było, żeby w tym wzajemnym wspieraniu nie dzielić się na swoich i na obcych, tak? Żeby nas było stać na takie gesty solidarności z tymi, którzy mają trudno. Nawet jeżeli to będą gesty wbrew jakimś nurtom, gesty wbrew nienawiści. Chodźmy, słuchajcie, do knajp, które są prowadzone przez obcokrajowców. Idziemy, posmakujemy, popytamy, posłuchamy ludzi, pochwalimy, porozmawiamy. Taka, wiecie, to już będzie luty, nie? Bo dzisiaj się styczeń koczy. Taka namiastka wakacji w środku zimy. Na wakacji, wiosennej nadziei, czegokolwiek. To myślę, że trzeba w tym kierunku trzeba iść. Włodzimierz mówi, że u niego nie ma polskiej restauracji. Włoskie to się nie liczą, nie? To chodzi o takie, żeby były naprawdę prowadzone przez obcokrajowców, a nie, że Polak robi pizzę, bo to o to nie chodzi. No, Adrian pyta o McDonalda. No właśnie nie o to chodzi, nie? Tak, żeby spotkać człowieka z innej części świata. I idziemy, słuchajcie, do wiadomości synodalnych, czyli do ciekawej inicjatywy, która się zrodziła w głowie pewnej świeckiej studentki psychologii. Pani się nazywa Zofia Grzelak, jest z Warszawy i pani Zofia zaproponowała krótką ankietę, którą można przeprowadzić w każdej parafii. Łukasz mówi, że już nie dzieli na swoich i obcych i super, o to chodzi, żeby tego ostatecznie nie zauważać. Ankieta ma być nie tyle ankietą synodalną, co próbą wdrożenia idei synodu w praktyce. I to jest właśnie to, o co w tym synodzie chodzi, prawda? O takie przetrenowanie pewnych zachowań i przetrenowanie stylu rozmowy. Na te proste pytania, które pani Zofia proponuje, ja za chwilę o nich powiem, może odpowiedzieć każdy. Może na nie odpowiedzieć nawet ten, kto od kościoła jest daleko. No i pani Zofia tłumaczy, że jak dotrzeć do tych ludzi, którzy są daleko od kościoła, gdzie te ankiety wysyłać, gdzie je można rozkładać, mówi dlaczego ważne jest to, no w końcu studiuje psychologię, dlaczego warto jest również z wynikami tych ankiet docierać do ludzi, bo to budzi jakieś poczucie zaufania jednak, takie poczucie bycia wysłuchanym, no i mówi, że dopiero potem można próbować trochę na bazie tych ankiet zorganizować spotkania w parafii na temat potrzeb konkretnej parafii i na temat konkretnych rozwiązań. I teraz, jakie pytania padają w tej ankiecie? Ja je zadam, a wy spróbujcie na nie odpowiadać, ale niekoniecznie pisząc, to już jak tam wolicie, nawet samym sobie, po to, żeby zobaczyć, czy one rzeczywiście są dla każdego, i czy rzeczywiście są potrzebne i czy umiemy na nie odpowiedzieć, dobra? Po pierwsze,
Co jest dla Ciebie ważne i wartościowe w Kościele katolickim? Co najbardziej Ci pomaga wzrastać w wierze i miłości? Co jest ważne i wartościowe w Kościele? Po drugie, czego potrzebujesz ze strony Kościoła, żeby był dla Ciebie bardziej pomocny w drodze do Boga? Czego potrzebujesz ze strony Kościoła? Dla mnie fajne. Po trzecie, co jest dla Ciebie ważne i wartościowe w parafii? Co z tego życia Twojego parafialnego najbardziej służy Twojemu rozwojowi? Następne, czego potrzebujesz od kościoła parafialnego, żeby ta parafia była dla Ciebie miejscem rozwoju, gdzie możesz odkrywać, realizować swoje powołanie? Co jest ważne i co ważnego i wartościowego dla Twojej drogi wiary otrzymujesz od osób wierzących z Twojego otoczenia, od ludzi, których spotykasz? I na koniec, czego byś potrzebował od osób wierzących z otoczenia, żeby byli dla Ciebie pomocni w drodze ku dobru? To są te pytania, które Pani Zofia zadaje. I na koniec są cztery takie króciutkie, tylko o wiek, płeć. Jak ważna jest dla Ciebie relacja z Bogiem w skali od 1 do 10? I jaki jest Twój stosunek do Kościoła od 1 do 10? Od dużej niechęci do miłości. I to jest koniec ankiety. Jestem bardzo ciekawa, co czuliście i co myśleliście, słysząc te pytania. Ja przyznaję, że miałam ochotę na nie odpowiadać i że te pytania mnie gdzieś uruchamiały, tak? To znaczy wiedziałam, że mam coś do powiedzenia na te tematy i że to jest ważne, żeby usłyszeć. I pomyślałam sobie, że żeby zobaczyć geniusz tych pytań, to dla porównania przytoczę Wam pytania z innej synodalnej ankiety. Też po kolei, tak jak są zadawane i też próbujcie sobie je na nie odpowiadać w głowie i dajcie mi znać, jak się z tym czuliście, dobra? Krok pierwszy w ankiecie to jest logowanie z podaniem adresu mailowego. Nie wpisanie adresu mailowego, tylko się musisz zalogować do ankiety, podając swój adres mailowy. Po drugie, pytanie o płeć, potem pytanie o wiek, potem o wykształcenie, potem o miejsce zamieszkania, potem o stan cywilny, potem o to, do jakiej należysz wspólnoty, czy zakonnej, czy do ruchu, czy stowarzyszenia, czy nie należysz do żadnej wspólnoty. Potem, czy w kościele jesteś osobą świecką, czy duchowną, czy osobą zakonną. Następne, czy w kościele pełnisz posługę nauczyciela religii, katechisty, czy jesteś w Radzie Duszpasterskiej, szafarzem nadzwyczajnym, czy w Caritas, czy nie wypełniasz żadnej posługi, czy wypełniasz jakąś inną. Ja w tym momencie sobie pomyślałam, że w sumie niezła baza danych już jest zbudowana, nie? Jak odpowiemy na te pytania, ale jakie to ma znaczenie dla wysłuchania człowieka, nie wiem, ale okej, poczekajmy. Może poczekamy, czym autorzy ankiety będą dalej zainteresowani. No i dalej, jak postrzegasz Kościół? Można wybrać pięć odpowiedzi z podanej długiej listy. Czy Kościół to jest wspólnota, księża i biskupi, religijna instytucja, stowarzyszenie religijnych osób, organizacja charytatywna, ważne dla ślubów i pogrzebów, wzmacnia moralność i posłuszeństwo, istotne dla wolności itd., itd. No i dalej, w skali od 1 do 5, czy zgadzasz się z tezami? Duchowni są zainteresowani moją opinią. Czuję się powołany przez Boga do współpracy w Kościele, boję się wyrazić moją opinię o Kościele, kiedy wyrażam opinię, ona jest lekceważona, wszyscy w Kościele mają tę samą godność, Duch Święty jest tym, który prowadzi Kościół, wszyscy w Kościele powinni słuchać Ducha Świętego, sprawując Eucharystię, Kościół staje się wspólnotą, która służy. I powiem Wam, że tu się zawahałam. Czy to jest ankieta synodalna? Czy to jest sprawdzian z religii? Czy to są jakieś wstępne eliminacje pod tytułem sprawdzamy, ile wiesz o Kościele i czy wiesz na tyle, żebyśmy my mogli zdecydować, czy chcemy Cię wysłuchać? No i w końcu pada pytanie o opinię. To pytanie też od 1 do 5. Powiedz, czy swoje opinie o Kościele możesz wyrazić w trakcie kolędy? No, mogę albo nie mogę, ale do choinki nadal nikt mnie nie zapytał o żadną opinię, tak? 17 pytań i na razie nie było żadnego na temat tego, co myślę i czuję. No i dalej, no właśnie, Violetta pisze, że brzmi jak olimpiada z wiedzy o Kościele.
No i dalej zbieramy dane faktograficzne, tak? Komu służy kościelna wspólnota, do której należysz? No i dalej wyliczanka, możesz wybrać, że bezdomnym, ubogim, chorym i tak dalej, i tak dalej. Potem jest pytanie znów od 1 do 5. W komunizmie Kościół w naszym kraju odegrał istotną rolę społeczną. Czy się z tym zgadzasz, czy się nie zgadzasz? I jestem zadowolony z dzisiejszej relacji państwo-Kościół. I znów od 1 do 5. I to jest 20 pytanie. I się pojawia pytanie o to, czy jestem zadowolona. Ono po raz pierwszy tutaj pada. Mogę wyrazić swoją opinię kropką na skali od 1 do 5 i to jest w zasadzie wszystko. Na koniec ankiety mam ramkę, w której mogę napisać, co jeszcze chciałaby pani dopowiedzieć. Gdyby ktoś, słuchajcie, był zainteresowany taką tą prostą ankietą synodalną dla parafii, to podrzucam link. Właśnie pytanie, czy zdałam, czy nie zdałam, nie? Może się przyda księżom proboszczom, może się przyda świeckim. Słuchajcie, to jest inicjatywa osoby świeckiej, to jest inicjatywa studentki, więc może warto się trochę porozpychać łokciami, wydrukować, może pogadać z proboszczem, takie ankiety porozsyłać. Violetta pisze, czy są miejsce na opinię osobistą. Co jeszcze chciała pani dopowiedzieć? To jest miejsce na pytanie osobiste. Ja tam podrzuciłam link do tej ankiety bardziej otwartej, gdzie rzeczywiście są pytania. Ola potem profilować, tak. Tej drugiej ankiety nie polecam, bo tak naprawdę nie wiem, do czego ona ma służyć, tak? To znaczy dane, które dzięki niej będą pozbierane, one się będą nijak miały do założeń synodu i do tego, co mieliśmy tam powiedzieć i o co chodziło. Po prostu no, nie o to w synodzie chodzi. Anna pisze, że ankieta w diecezji przyjmuje otwartą perspektywę, ma jedną wadę, 13 stron. Wiecie, pani Zofia, która robi tę ankietę krótką, która zaproponowała, ona też mówi, żeby ją potraktować jako punkt wyjścia. I takie ankiety 13-stronicowe, one są fajne pod warunkiem, że nie trzeba wypełnić wszystkich punktów. Bo to, na które punkty chcemy odpowiedzieć, to też coś mówi, że o czymś chcemy rozmawiać, a o czymś nie chcemy rozmawiać. Więc to jest też istotne, nie? Byleby się dało przejść do następnego etapu, pozostawiając jakieś pytania bez odpowiedzi. Ola, kościelny spis powszechny. No, mniej więcej. Idziemy dalej, proszę Państwa. Aplikacja do apostazji. Zapewne widzieliście, bo trudno było te informacje przegapić, że powstała aplikacja do apostazji. Jakiś czas temu krążył taki mem, co Kościół może zrobić dla wiernych, apkę do apostazji. No i ktoś, bo nie Kościół, absolutnie nie Kościół, podchwycił ten pomysł. Aplikacja jest chwytem marketingowym. Wbrew nazwie nie służy do apostazji. Nikt za pośrednictwem aplikacji nie może apostazji złożyć. Aplikacja apostazja, będę się przejęzyczać. Procedura pozostaje absolutnie bez zmian. Konieczny jest akt chrztu, konieczne jest stawienie się przed proboszczem. Aplikacja ma być tylko takim przewodnikiem w tym procesie. No wiecie, jedni potrafią otworzyć stronę internetową i sprawdzić, jak dokonać aktu apostazji, no a inni będą potrzebować aplikacji, która ich poprowadzi przez ten proces krok po kroku. Aplikacja ponoć nie zbiera danych, nie zbiera też pieniędzy. Datek jest tutaj na koniec dobrowolny, utrzymany w konwencji pseudo-żartobliwej, nie? No bo można złożyć datek pod warunkiem, że to będzie 6,66, no bo to jest takie zabawne, że hej. No i całość, powiem Państwu, sprawia też wrażenie dość niesmacznego żartu, szczerze mówiąc. Przez aplikację prowadzi nas pomidorek z rogami, pomidorek, który ma na imię Postatek. Wita nas hasło Take me to hell, zabierz mnie do piekła. Cały design to mniej więcej jak na zaliczenie zajęć z informatyki w gimnazjum. Informacji w zasadzie nie ma tam żadnych. Przyznaję, ja tę aplikację ściągnęłam, żeby sprawdzić, jak to działa, o co tam chodzi, tak? O czym mnie rozbolały, tak źle to jest zrobione i tak prostacko. I odniosłam wrażenie, że twórcy tej aplikacji nie tylko nie szanują Kościoła, ale oni nie szanują też tych, którzy chcą złożyć akt apostazji. I jednych, i drugich, i wierzących, i tych, którzy chcą złożyć akt apostazji, no traktują jak idiotów. Bo
No wiecie, no co innego można pomyśleć, jak otwierasz apkę i widzisz pomidora z rogami, który ci mówi, że przed wyruszeniem w objęcia szatana musisz zabrać ekwipunek. Pomogę ci wygenerować deklarację odstąpienia i musisz kliknąć zabierz mnie do piekła. No, sorry. Jeżeli ktoś rozumny składa akt apostazji, to nie dlatego, że chce iść do piekła, tylko dlatego, że nie wierzy w Boga i nie wierzy w piekło. To jest robienie z ludzi idiotów. Dalej mamy informację, jak zdobyć świadectwo chrztu. Oczywiście trzeba iść do parafii, w której byłeś ochrzczony, ale nie żeby zachować się tam jak człowiek dorosły, dojrzały, podejmujący decyzję apostazji. Nie. Oni ci tu mówią, że najlepiej będzie, jak nie powiesz, po co ci to świadectwo chrztu. Jak powiesz, że chcesz być chrzestnym, to wtedy ksiądz się nie będzie czepiał i świadectwo ci na pewno wyda, nie? Dorośli, odpowiedzialni ludzie składający akt apostazji będą kręcili księdza i mu nie powiedzą, po co ten akt biorą. Nie? No serio. Potem jest jeszcze ciekawiej, bo żeby wygenerować dokument odstąpienia, trzeba wybrać powód. No i te powody to są: mam dość wspierania pedofilii, obca mi jest wiara chrześcijańska, brak poszanowania dla kobiet i maskowanie pedofilii, ateizm, nie zgadzam się z dogmatami i nauką Kościoła, Kościół to organizacja przestępcza, brak poszanowania dla nauki i sprzeczność poglądów. No i na tej podstawie tego, co się tam kliknie, generowana jest deklaracja, która uwzględnia w argumentacji, znaczy takiej niby argumentacji, ten wybrany przez ciebie powód. Deklaracja jest też tak słaba, jakby była pisana na zaliczenie w gimnazjum. I na koniec, teraz musisz podejść do parafii zamieszkania. Masz blisko, to ta, której dzwony cię codziennie rano wkurzają. Po tygodniu odbierz z parafii swój nowy akt chrztu z dopiskiem, że jesteś wolny. Pomijając, że to nie będzie po tygodniu. Kiedy przeglądałam tę aplikację, ktoś tutaj podrzucił właśnie, i właśnie Dominika. Tak, to też... Oczywiście usunęłam ją, jakby nie było, nie? Szkoda miejsca w telefonie. To też miałam takie poczucie, że to jest żart, nie? I że to miał być tylko żart. Takie ha, 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 ktoś zrobił komiks o apce do apostazji, to zróbmy ją i za godzinę ją mamy gotową, bo tak to wygląda. Nawet jeśli wierzę, nawet jeżeli nigdzie z kościoła się nie wybieram, to rozumiem, że za aktem apostazji często nie stoi ani kaprys, ani żart, ale stoją za nim poważne powody. Stoi za nim czasem wiele lat zmagania się ludzi. Stoją za tym czasem rodzinne albo osobiste dramaty. Stoi za tym czasem jakiś wielki gniew. I ja się mogę osobiście z czyjąś decyzją o apostazji nie zgadzać. Mogę wiedzieć, że sama bym tej decyzji nie podjęła. Ale szanuję tę decyzję jako świadomy wybór dojrzałego człowieka. I szanuję tego człowieka, a nie ośmieszam go. Chociaż jestem po zupełnie drugiej stronie, to nie będę z takiego wyboru kpić i bawić się w pomidorki z rogami. A ta aplikacja jest po prostu kpiną. I ona nie jest kpiną z kościoła. Ona jest kpiną z tych, którzy z kościoła chcą wystąpić i stoją za tym solidne motywy, jakieś głębokie dramaty, które ludzie przeżyli. I to jest ośmieszanie tych dramatów, to jest sprowadzanie tych dramatów do pomidorka, który prowadzi kogoś do piekła. I powiem wam, że ja bym nawet rozumiała, gdyby w XXI wieku, w wieku aplikacji, ktoś stworzył taką aplikację całkiem serio, tak? Z poważną argumentacją, z numerami kontaktowymi do parafii nawet, z wyjaśnieniem idei, z podanymi wszystkimi za i przeciw, z wyjaśnieniem konsekwencji, z wyjaśnieniem korzyści, jeśli jakieś są. Znów, mogę się z tym nie zgadzać, ale rozumiałabym, że ktoś tak decyduje i że w tej decyzji potrzebuje jakiegoś przewodnictwa, pomocy, pokazania kierunków. Ale to, co się ukazało, to nie jest aplikacja, to jest mem i nic poza tym, tak? Tak naprawdę po obu stronach wiary, i wierzący, i ci, którzy świadomie rezygnują z wiary, składają deklaracje niewiary, zostali potraktowani jak idioci, tak? I z tego, co przejrzałam w opiniach do samej apki w sklepie,
to zlekceważeni się czują też ci, którzy są zwolennikami apostazji i rozważają ten krok. No w sumie oprócz paru dzieciaków, które kliknęły i twierdzą, że się wypisały, nie? Jakby to było możliwe. W sumie najbardziej podobała mi się opinia, przepraszam za dosadność, że to jest równie pomocne jak wirtualny papier toaletowy. No niby fajnie, niby zdobyłeś, niby masz, no ale co trzeba zrobić na żywo i osobiście, to i tak trzeba zrobić i żadna apka cię w tym nie wyręczy. Tak w sumie dla porządku i ciekawostkowo o tym mówię, bo to tak pina mnie najbardziej wkurzyła, wiecie. Ja nie mam tej takiej narracji pod tytułem straszne kpią z kościoła. Nie, ale apostazja naprawdę jest poważną sprawą i kpienie z niej, niezależnie od tego, po której stronie apostazji jestem, jest nie fair i koniec. Marcin pisze, że z tego, co mówię, to jest poważna aplikacja, ta, którą ja wymyśliłam, tak, ze specyfikacją, testami odbiorcy. Kto za to zapłaci? No właśnie nikt. I teraz słuchajcie, ja bym chciała o tym pogrzebie. Podrzucam wam wypowiedź ojca Lecha na ekran, bo to jest ważne, że prawie wszystkie rozmowy z kandydatami do apostazji były bardzo ciekawe, poważne i mądre. Tylko jedna była na zasadzie załatw mnie szybko i daj mi spokój. No właśnie. Jak tak sobie myślałam, słuchajcie, co dalej? I takie dwa tematy złożyły mi się w jedno hasło i złożyły mi się w temat i w hasło śmierć. Będzie więc, słuchajcie, o modelce. Ja właśnie nie wiem, Michał, czy to był po prostu głupkowaty żart. Problem polega na tym, że wielu potraktowało tę apkę serio, nie? I że recenzje tego były na takich portalach zajmujących się aplikacjami, rozumiecie? To było dla mnie, żart to było, kiedy ktoś narysował komiks, nie? Ale nie kiedy ona weszła w życie i ma kilka tysięcy pobrań w tej chwili po dwóch czy trzech dniach. Idziemy do śmierci. Będzie o pewnej modelce i będzie o pogrzebie Krzysztofa Skiby, który jeszcze żyje, tak? Od razu uprzedzam, żeby nie było nieporozumień. Dzisiaj, słuchajcie, rano w gazecie, gdzieś na jakimś portalu wyskoczyła mi informacja o samobójstwie Miss USA z 2019 roku. Dziewczyna była prawniczką, dostała dwie nominacje do nagrody Emmy za prowadzenie jakiegoś tam programu. W mediach społecznościowych często mówiła o zdrowiu psychicznym, o tym, jak radzić sobie z trudnościami codziennego dnia, o tym, jak radzić sobie ze stresem, jak nie czuć presji, jak dobrze sypiać. No i historia skończyła się tak, że w mieszkaniu zostawiła list pożegnalny, na Instagramie wstawiła pożegnalne zdjęcie, a potem wyskoczyła z okna swojego luksusowego apartamentu na Manhattanie. Miała zresztą polskie korzenie, może dlatego pisali o niej też u nas. I zasadniczo nie rozmawiamy w tym programie o modelkach, nawet polskiego pochodzenia, czy polskich, ale pomyślałam sobie, że chcę wam o tym powiedzieć, kiedy przeczytałam fragment jednego z pożegnań, jakie napisano po jej śmierci. Posłuchajcie. Jej wielkie światło było tym, które swoim pięknem i siłą inspirowało innych na całym świecie. Troszczyła się, kochała, śmiała się i błyszczała. Ucieleśniała miłość i służyła innym, czy to poprzez swoją pracę jako prawniczka walcząca o sprawiedliwość społeczną, jako Miss USA i jako gospodarz Ekstra, to jest ten program. Co najważniejsze, jako córka, siostra, przyjaciółka, mentorka i koleżanka. Wiemy, że jej wpływ będzie trwał nadal. I przyznaję, że w takich momentach zawsze czuję... Nie wiem, czy bezradność, czy gniew, czy jedno i drugie. I trochę też, przepraszam, ja nie chcę, żeby to dramatycznie zabrzmiało, utożsamiam się z tym człowiekiem, który zrezygnował z życia. Nie znoszę tych pięknych, ckliwych pożegnań kierowanych do ludzi, którzy nie żyją. I jestem przekonana, że 95% tych wspaniałych słów wdzięczności, tych słów miłości, one nigdy nie zostały wyrażone, kiedy człowiek jeszcze żył. Że one nie padły wtedy, kiedy mogły jeszcze komuś uratować życie. Jestem przekonana, że ta dziewczyna, jak i wiele innych osób, które odbierają sobie życie, szukali miłości, szukali zrozumienia, szukali kogoś, kto znajdzie dla nich chwilę czasu, żeby zwyczajnie ich posłuchać i ostatecznie zostawali sami. I
zostawali z takim poczuciem, że nikt nie jest razem z nimi, że nikomu nie zależy na nich na tyle, żeby poświęcić im czas. I potem jest łatwo pisać pochwalne peany, łatwo jest uchodzić za przyjaciela, łatwo jest uchodzić za wdzięcznego fana i się przyznawać, byłaś moim światełkiem, zmieniłaś moje życie, będę cię zawsze pamiętał. Okej, jeżeli ktoś umiera na raka, jeżeli ktoś ginie w wypadku samochodowym, ale jeżeli ktoś sam odbiera sobie życie, to nie jest tak, że to jest wina bliskich, nigdy nie. Ale gdzieś zostaje w nas to pytanie, gdzie byliśmy? Gdzie byliśmy wtedy, kiedy ktoś żyjący obok nas uznał swoje życie za bez znaczenia? Oczywiście, że to nie jest takie proste, że jest winny mąż, brat, rodzice czy ktokolwiek. Nie. Samobójstwa się często wiążą z depresją. Depresja jest chorobą. Najbliżsi też są jej ofiarami, też potwornie cierpią. I nie chodzi tutaj o to, żeby ich wiktymizować, tak? Ale człowiek nie żyje sam i nie powinien żyć sam i nie powinien być zostawiony sam w trudnościach. I to jest pytanie, które też oprócz wszystkiego innego gdzieś powinniśmy sobie zadawać. Ile razy ktoś mnie szukał, a ja olałem, nie miałem czasu, nie zauważyłem, a może akurat miał do powiedzenia coś ważnego. Nie wiem, ja sama próbuję to sobie układać. Po prostu uderza mnie, wiecie, ja nie chcę zwalać winy na żyjących obok, ale wiem, że o żywych nie pisze się tak ładnie, ale wiem, że żywym nie dziękujemy, ale wiem, że żywych nie doceniamy, że dopóki żywi żyją, to łącznie z tymi Instagramami wszystkimi będziemy im wytykać błędy interpunkcyjne, nie? I to, że na zdjęciu widać, kurna, przepraszam, linię majtek, nie? Afe. A jak umrze, to nagle jest światełkiem i zmieniłaś mój świat. A może gdybyś powiedział to wcześniej, to by żyła? Może nie, ale kurczę, no próbowaliśmy. I to nie jest oskarżenie po śmierci czyjejś, to jest raczej takie zauważenie, żebyśmy mówili sobie dobre rzeczy, dopóki jeszcze ludzie żyją. Żebyśmy sobie mówili o przyjaźni, o miłości, o wdzięczności, dopóki jeszcze ta osoba to słyszy. Żebyśmy nie musieli potem pisać rozpaczliwych postów, których już nikt nie przeczyta i które nikomu nie pomogą. Kamila pisze, floryści mówią, że na pogrzeb kwiatów nikt nie żałuje, z kwiatami dla bliskiej osoby jest już gorzej. Prawda? Marta, tak, no właśnie to jest problem osób z depresją, które, to nie jest problem osób z depresją, to jest problem osób z otoczenia, osób z depresją, że depresji nie widać, że ludzie z depresją się uśmiechają, że są radośni. Tylko zobaczcie, czy jeżeli ktoś się uśmiecha, to znaczy, że nie potrzebuje dobrego słowa? Czy jeżeli ktoś się uśmiecha, to nie znaczy, że potrzebuje wdzięczności? Jeżeli ktoś się uśmiecha i jest radosny, to znaczy, że nie potrzebuje wysłuchania? Nie musimy szukać osób smutnych, żeby ich słuchać. Po prostu bądźmy dla siebie dobrzy. Tak naprawdę wszystko, co robimy, kiedy ludzie umrą, to robimy już dla siebie, a nie dla niego. Poza modlitwą oczywiście, bo ona pomaga po obu stronach życia, ale mam wrażenie, że te smutne posty po czyjejś śmierci to są już też tylko dla nas. I w ten sposób płynnie przechodzimy do Krzysztofa Skiby i do jego pogrzebu i do tego tematu, który najbardziej Was poruszył, kiedy zapowiadałam dzisiejszy program, o dziwo. I dostałam od razu opowieści o tym, od różnych osób, jak to mają zaplanowane swoje pogrzeby. Krzysztof Skiba napisał na Facebooku o tym, że był na pogrzebie kolegi, że pogrzeb był bez księdza, że był wzruszający, że czytano mądre myśli zmarłego i wiersze, które lubił i puszczano muzykę, którą lubił. I cytuję, obok urny stało zdjęcie i poczułem, że jestem w tym momencie bliżej zmarłego kumpla niż byłem z nim za życia. Nigdy tak intensywnie o nim nie myślałem. Był, bo był, czasem gadaliśmy, czasem kiwaliśmy sobie głowami na ulicy, był gdzieś obok. A teraz w dniu pogrzebu był intensywnie obecny, nawet bardziej niż za życia. W pewnym momencie mistrz ceremonii poprosił, aby każdy pożegnał odchodzącego po swojemu. Gdy urna była już w ziemi, jeden z przyjaciół opowiedział niesamowicie zabawne historie z udziałem kolegi, którego żegnaliśmy. Rzuciłem białą różę na stos kwiatów i czułem tak, jakoś tak czułem się smutno, ale jednocześnie dziwnie radośnie.
I nagle odkryłem, pisze dalej Krzysztof Skiba, skąd to dziwne uczucie smutku, lekkości i małej nuty radosnej. To brak księdza. Brak tych strasznych pieśni żałobnych, dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. Uwielbiam, niech aniołowie zawiodą Cię do raju, po prostu uwielbiam to, to jest w ogóle piękne, a nie smutne. Brak tego kościelnego jęczenia, cytuję dalej, i rytualnych, fałszywych gestów składających się na katolicki pogrzeb, a nie mających nic wspólnego z osobą, która zmarła. Ja też tak chcę, pomyślałem. Miałem innego kolegę, który nawet nie był ochrzczony, a gdy tak leżał nieprzytomny na łożu śmierci, rodzina przyklepała go księdzem. Całe życie nie chodził do kościoła, ale był chowany jako katolik, bo rodzina tak chciała. Przykre to i smutne. Nie jestem ateistą, pisze Krzysztof Skiba. Jestem z tych mocno wątpiących, ale na pogrzebie nie chcę żadnego księdza, chyba że wpadnie jako znajomy ksiądz, jako prywatna osoba. Chcę pogrzebu, na którym polecą piosenki rockowe, właśnie układam listę i ktoś powie dobry dowcip, zanim wpakują mnie do ziemi. Pogrzeb nie musi być męką dla bliskich. Dobrze, gdy choć przez krótką chwilę wspomnimy tego, który już nie bawi się z nami w życie. Odkryłem, że wszystkie te kościelne cyrki nie są mi do pożegnania potrzebne. I wiecie, tak sobie pomyślałam, dla kogo jest w zasadzie pogrzeb? Bo już wiem, że mieliście takie pomysły, jak ten wasz pogrzeb powinien wyglądać. Ja też mam taki jeden swój pomysł, do którego jestem przywiązana. Czasem powtarzam, żeby się wbiło wszystkim do głowy. Ja bym chciała, żeby na koniec, jak już ludzie będą odchodzić z cmentarza, żeby tam tak na cały głos, na całą petardę rozbrzmiało Alleluja Kohena, ale w interpretacji Macieja Zębatego. Tam, gdzie śpiewa i chociaż wszystko poszło źle, przed Panem pieśni stawię się na ustach, mając tylko Alleluja. Ten tekst jest genialny, jest idealny na pożegnanie, jest idealny na przejście na drugą stronę. W ogóle nie wiem, kto wpada na pomysły, żeby to grać na ślubach, bo trzeba być głuchym, żeby nie rozumieć tego tekstu, a on jest i biblijny, no i taki właśnie o końcu, nie? I to jakoś mi się podoba, ta sama myśl, że to Alleluja mogłoby zabrzmieć na cmentarzu, to takie moje, nie? Tak głośno, żeby aż dźwięk na drugą stronę jeziora się niósł, ale no właśnie, ale mam takie poczucie, możecie się ze mną nie zgadzać, to jest moja subiektywna myśl w tej chwili, że planowanie swojego pogrzebu co do joty, no to jest kurka, słuchajcie, jakaś wyraz pychy, nie? Takie nie oddam kontroli, nie ma mnie, już umarłem, nie widzę, nie słyszę, a przynajmniej jeżeli jestem po drugiej stronie w niebie, to no w zasadzie mnie to już nie obchodzi specjalnie, ale niech będzie po mojemu. Nie wiem, może to jest jakaś próba oswojenia śmierci, może takie udawanie, że ona nie istnieje, że właśnie, że się nic nie kończy, takie udawanie, że nadal mam na coś wpływ. Jak czytałam ten wpis, to właśnie tak sobie pomyślałam, nie? Że jestem jakiś egoizm, bo chyba mądrzej byłoby powiedzieć ludziom, przeżywajcie sobie ten pogrzeb, jak wy chcecie i jak wy tego potrzebujecie. Przeżyjcie go tak, jak wam będzie łatwiej. Łatwiej będzie się wam modlić, to się módlcie. Łatwiej wam będzie mówić wiersze, no to je mówcie. Łatwiej wam będzie zakopać mnie gdzieś w nocy pod krzakiem, to mnie zakopcie. Mi naprawdę to już nie zrobi żadnej różnicy. Ani mi to niczego nie doda. Ani mi to już niczego nie odbierze. Może o coś innego chodzi, nie? Może to jest takie, to mi się skojarzyło z takim trochę braniem, ktoś tutaj pisze o ostatniej woli umierającego, nie? Ale ta ostatnia wola to jest takie trochę branie sobie żywych na zakładników, takie udowadnianie, że mnie nie będzie, a jeszcze mam wpływ, a wy nie macie wyjścia i ten ostatni raz musicie zatańczyć tak, jak ja wam z zagrobu zagram, nie? Że wreszcie coś w życiu pójdzie po mojej myśli. Nie wiem. Rafa ma marzenie o śmierci na morzu z hipotermii i żeby ryby zjadły. No tak, to też takie typowe. I wiecie, ja w tym wpisie widzę coś jeszcze smutnego, nie? Bo widzę odbieranie ludziom wierzącym, tym bliskim wierzącym, takiego prawa do szukania pocieszenia w Panu Bogu zmarłemu. To naprawdę nie robi już różnicy, nie? Ale
Zmarłemu to nie robi różnicy, ale nie pozwoli, żeby to kościelne jęczenie było, nie? A więc te wszystkie ciocie, babcie, pobożny kuzyn mają odebrane coś, co być może dla nich jest ważne. I mają takie poczucie, że pogrzeb był dziwny, że był niepełny, że zmarłemu stała się jakaś krzywda wobec księdza. Na ten katolicki pogrzeb on wcale nie musi mieć. Ja też się sama zastanawiam, nie? Bo odmawiamy niektórym prawa do katolickiego pogrzebu, ale on tak naprawdę jest bardziej dla tych, którzy żyją. Oni go przeżywają, a nie ta osoba, która odeszła. To żywi potrzebują tego obrzędu. Generalnie obrzędu pogrzebu potrzebują żywi. Ciało zmarłego potrzebuje być zakopane, tylko tyle, a w zasadzie potrzebuje być, przepraszam za brutalność, ja jestem fanką turpizmu, to żywi potrzebują, żeby ciało było zakopane i dla swojej estetyki, i dla swojego zdrowia potrzebują tego, nie? A te uroczystości, wiecie, ze wspominaniem, z piosenkami, z wierszami, z oglądaniem starych zdjęć, to jest fajne, to jest przesympatyczne, to jest dobre i to wcale nie wyklucza się z modlitwą. Tak samo zresztą uważam, że nie ma sensu odmawianie komuś zmarłemu pogrzebu, to się zdarza u nas, bo nie wiem, bo kolędy nie przyjmował, bo to jest upokorzenie nie zmarłego, on nie ponosi konsekwencji, to rodzina ponosi konsekwencje, to rodzina jest w ten sposób upokorzona, a odpowiedzialność zbiorowa no nie jest sprawiedliwością, a tym bardziej odpowiedzialność zbiorowa nie jest okazaniem miłości. Jestem ciekawa, co o tym myślicie i jak myślicie o tym swoim pogrzebie. Beata pisze, że zakazano takich świeckich pieśni w trakcie uroczystości kościelnych, jak śluby czy pogrzeby. Tak, ale ja dlatego mówię, że ja to bym chciała nie w ramach uroczystości, broń Boże, nie na mszy pogrzebowej, tylko jak już ludzie będą, wiecie, jak już tam wszystko jest złożone, panowie już zasypują ziemią, a ludzie się rozchodzą z cmentarza. To na to rozchodzenie się z cmentarza, żeby to aleluja tam tak walnęło na pół miasta. Jestem ciekawa, na ile macie ochotę planować takie rzeczy. No, szanujemy wolę zmarłych w tej kwestii, ale właśnie, komu to ma pomóc? Dla kogo to bardziej jest? Sakramenty to nie jest sakrament. Obrzęd no, dla zmarłego jest tylko modlitwa, ona jest niezależna od pogrzebu. Za zmarłego jest ofiarowana Eucharystia. To jest wszystko, co my możemy tak naprawdę dla niego zrobić, co on odbiera, tak? Tak bym to nazwała. No i wiecie, i z jednej strony tak, a z drugiej strony nadal tli się we mnie ta chęć dania tego przytyczka w nos z drugiej strony i zaśpiewania razem z Maciejem Zębatym tego aleluja, tak na cały głos. I ta egoistyczna chęć kontroli nad ostatnim momentem, kiedy mnie już nie będzie. No dlatego ciekawa jestem, co wy myślicie i na pewno wejdę w komentarze, żeby poczytać i was posłuchać, a jest w tej chwili 22:12, zatem żegnam się z wami na żywo, wejdę w komentarze poczytać. Przypominam o lajkach, o udostępnieniach, o subskrypcjach, o tym, że można dołączyć do grona patronów. Patronów zapraszam do zajrzenia do grupy, jako że tam jest ogłoszenie o, znaczy na razie pytanie o nasze wewnętrzne spotkanie. Do patronów można dołączyć przez serwis Patronite. Dzięki temu nadal się tutaj pojawiam i ufam, że będę mogła się pojawiać dalej, bo to naprawdę jest świetna robota. Widzimy się w czwartek, widzimy się o godzinie 21:15. Dobrego tygodnia wam życzę, a o pogrzebach swoich własnych też myślcie pozytywnie. To był program Reportaż z Wycinków Świata. Monika Białkowska, dobrej nocy.